Dobrze, proszę bardzo. Jeżeli radni wyrażają... Kochani, radni nie tak 10 minut góra, dobrze? Profesor, rozumiem się zaprosić na sesję, bo wkurzył mnie. A wkurzył mnie ostatnie postępowanie radnej dzielnicy. A ja myślę, nie gospodarny nosi magnetyczny. Tak powiem. Wrócę króciutko do ten pierwszy dokument. Wykonanie remontu przy metodowcu jednym z tyłu za apteką. Standard, to nie będę zabierał czasu. W końcu 230 zł za metr kwadratowy wypadło. Chodniczka, z którym jeden człowiek na godzinę albo rady wypadło. Zawsze tylko książę wyprowadzałem psy. Myślałem, że nie wypał jeden, nie trafił. Ale niestety później zauważyłem następny punkt. Pod moimi oknami, tam też widziałem, co to się działo, ale nie wydarzyło. Jak dla tyłu wchodził do rodziny, to po cyklu skamienia półmetrowych powinienem na przykład sypki i do tego na wierzchu kostka wykochała. I 230 lat za medytą. Ale pod moimi oknami chodnik był całkiem dobry. Chodzi grupy, ale już urodzony stary, będąc radnym w tamtym czasie, jak byłem tu właśnie chodnika przed radą, załatwiłem z radą, że te płyty miały iść na dwór, że wybierzemy sobie dobre płyty użytkowe. No i akurat też firma robiła opaski budynków, dogadałem się z nimi, że dam im płyty, a oni sobie urządzą kwadrofobię. No i ponad 500 płyt z tych starych, dobrych, nie rozbili. Użytkowych jeszcze wzięliśmy. Oni sobie opaski tam w połowę to zrobili, ale za to nam położyli na chodnik. Nie ten właśnie przed moim otwartym, a drugi, który biegnie do placu, do przedszkola, do szkół, główny chodnik, w którym tysiące ludzi przechodzi. I dlatego na to patrzy przed moimi oknami, rozmawiam chodnik. Co wy robicie? A położymy ładny chodnik. Oświadczą ani jednej płyty, ani złotych pieniędzy. I równo położone w garszku, co ja pilnowałem, że firma włożyła się należy. Robił piękny chodnik. Co prawda kolorowo nieładny, był poruszony, te płyty miały odcienie, ale całkowicie gładki i żadnej nie było powodu do wymiany. I nie to, że to jest drugi chodnik, to jest od strony 15. Który służył tym kierowcom na dojście, a właściwie śmieciarzem, bo właściwie śmiecie. Ale załatwiłem, że nie mają się tym chodnikiem, bo jadą wtedy pod prąd, wstrzymują. Zarówno, no bo chodnikiem nikt na tym nie chodzi. I wykonano te dwa chodniki naokoło z kostki brukowej, na ten najważniejszy chodnik właśnie od hali idąc od placu do szkół, do przedszkola, tak dalej. Które było ułożone część z tych odzyskanych płyt, a część z nowych. Podczas pracy są płyty, nie rodzicą, tego nie ruszamy. Na ulicy Grubacza, do przedszkola, po prawej stronie, czy stronie po stronie zachodniej, chodnik jest właściwy, ale samochody stoją dwoma kolejnymi, także tam nie oczywiście. A przejście po stronie tej, przy tym zieleńcu, czy tej zachodniej, ani jednej płyty nie ustawiają, tak? Podczas pracy tam są płyty. Proszę zobaczyć, do przedszkola, dzieci idą i tak dalej, jak oni wyglądają, całkowicie poprzestane. W drugie chodzi właśnie, jak robili remont przy metalowców jeden, to mówili, to zróbcie już ten chodniczek, właściwie tam, który jest, to trzeba się nie trzeba się nie. Nie, to jest inne zadanie. I drugie, że dzieci nie, bo rano nam nie udziela. I teraz mamy super chodnik metalowców jeden w podwórzu, odremontowany w stylu głębokiego PRL, nawet do śmietnika i do trzepaka, wszystko kostką podnikowo wyłożone i tak. I nie zrobione bardzo. I przecież, proszę Państwa, was oceniali, nie z tego też się zrobili. Ludzie zapominają, co się zrobiło. No to tylko ocenia, czego nie zrobiono. No a takie właśnie pozostawione chodniczki, jak na Grubaczu, jak tam właśnie od strony zachodniej 15,
No to jest skandaliczne. Tak, nauczyliście się właśnie od Ziki, to już za biurka, minus, szpery, czy planować wykonanie prezentu. Mam apelkę, minus, to jest od tego czasu, bo to można by wiele powiedzieć jeszcze. Znaczy na komisji, powierności, przedczoraj powiedziałem, ale proszę wziąć pod uwagę i zmienić styl. Nie, żeby robić co rzeczywiście potrzeba, a nie co komuś, nie wiem, komuś tak wydawało. Czy to miała być łapówka, bo mówiła, a będzie mi nic nie dano, że może się to stanie zupełnie niepotrzebnie. Dlatego nie mogę zrozumieć. No pojąć nie mogę po prostu. Bo zostawiając, jak mówię, po zachodniej stronie, już nie mówię pani prezes, że z panem zrobiłem ten opór na początku sesji tego kadencji. Wskazywałem na ten parking, który tam się miał niedokończony został. No to mieszkańcy 13-11 użyli się i drewniane ogrodzenie zrobili, zajęli jako prawi, bo parking nie był dokończony. I bo wtedy wizytywnie na czas nie zrobił sobie drzewa i kawałek, bo chodzi się cały w błocie, no to jest cały rodzinę, sami może. I niestety, ale teraz ostatni moment. Czy ktoś może, pani prezes, do pani szczególnie, co się stało z ogrodzeniem części tej od tego pola, w którym kochamy? Tutaj na ogródkach? Ogrodzenie jest wymieniane teraz, cały czas, a to wcześniej zostały... Prosiłem, żeby jak będzie tablica Waszyńskiego może zawieszona, żeby przedtem uzupełnić to ogrodzenie, bo naprzeciw tam było te brakujące 9 segmentów ogrodzenia. Wskazałem, że można szczoła wziąć z tych ogrodzeniów. Niestety nie zrobione, ale teraz ostatnio, czy może pani odpowiedzieć, co się stało z tymi 6 segmentami? No, część z nich zostało skradzionych, a tak to już Rada część wymieniła. Nie pamiętam, ile dokładnie metrów w tym roku będzie zrobione, ale 200 metrów zostanie wymienione tylko do ogrodzenia. Ale czy to ukradzione zostało, czy zabrane wszystkie? Nie ukradzione. Część ukradziono, a część zostało zabrane przez Ziki, bo wymieniane są na nowe. No ale tu ostatnim dniu sierpnia. W jeden dzień się przewróciło, się przewróciło 6 segmentów, a w poniedziałek zniknęły. Pytam bo się, będą tam nowe. Nowe całe klatki będą uzupełniane i na nowe wymieniane. Tak, nie ma pieniędzy. Jak tam wtedy było tych 9 segmentów, naprzeciw naszej strony 7 nie zrobione, dziura jest, no to jeszcze większa dziura stacji jest naprzeciw 13. Bo one wszystkie są do wymiany, bo są w złym stanie. Skoro na to nie ma pieniędzy, tak? Już na to przeznaczyliśmy i wymieniamy wszystkie całe ogrodzenie dookoła. I tu króciutko chcę powiedzieć, że Rada nie dba o ten odcinek dla mnie. Ja trzykrotnie pokazywałem, że na tamtym odcinku najwięcej tych dzieci, bo tam jest zjeżdżalnia. Tutaj naprzeciw do tego stołu ping-pongowego nigdy nie udało się mi zauważyć, że ktoś miał. A ja widziałam. Ja też niejednokrotnie. Musimy postawić, a dwie zjeżdżania są naprzeciw sądów. W tamtym ogródku dwie zjeżdżania. A dzieci najwięcej korzystają z zjeżdżania. To jest stamtąd jedno, nie ociągnę się. To stamtąd. Ja tam często bywam. Tam bardzo dużo dzieci. Ja podałem liczbę. Muszę pójść w sobotę, jak jest ładna pogoda. Ja podałem ilości ludzi, dzieci. Kilkakrotnie podawałem ilości, i szedłem pod sądem. Tam są dwie zjeżdżalnie, a tam jedne przepychają się do jedne, tu postawić to jedno i dzieci będą rozważone w budynku, że tutaj nikogo nie ma, a tam się przepychają w tym zjeżdżalnie, a przed sądami dwie zjeżdżalnie są. Ale tutaj proszę panie Alwin, jeszcze drugi ogródek Jordanowski jest przy ulicy Siedleckiego i tam dzieci, tam jest część dzieci jest tutaj na plantach i ze stołu ping-pongowego też korzystają dzieci. Ale przecież starsze dzieci. Konkretne dni, ilości, ile dzieci było na tamtym odcinku, ile na tym, ile przed sądami, ile na Siedleckiego. Próbowałem tego i nic nie tam nie ruszyło. Usuniemy stół, to zaraz będą, część mieszkańców będzie niezadowolona. Mieszkańców to gra. Obstawię,
jak spotkam i ten, to wcale ten, to to naprawdę. Naprawdę, ja widziałam. Raz na 3 lat mówię. No częściej, no, ja już tu chodzę co najmniej 2 razy dziennie. I nie mogę spotkać tych garantów tego typu. Oddać szkole. Bo oni dają jak jest bezwiecznie. I zresztą, i nawet z tobą mogę wystać. Zrobić i dzisiaj raczej nie grałem. Myślałem wypadek, że dziecko złamało rękę, no tak się przepychali przy tej zjeżdżali. No, i był przypadek tak. A tutaj stoi pusty. Apeluję o tą gospodarność i proszę o przyjrzenie Renie Drugacza do przedszkola, na rzecz tego prawnika, przy tym prawniku. Wszystkie płytki połamane, ale jedynie zalegne. I właśnie 15 od strony właśnie tego podróża od atletu. To jest niedługi chodnik, 70 tylko trzeba płyt położyć. I jeszcze ja tak historia. Chciałem się wiedzieć, co się stało z tymi płytami, które zebrano spod moich okien, z tego drugiego chodnika. Proponowałem też te, jak robili przy metalowcach jedne z Arteko, były płytki 30x30. A takie płytki są potrzebne właśnie przed szkołą 10. Bo remont, jak robili teraz to ocieplenie, to jeszcze ale trzy płyty położyli, trzy są z nich. A zaraz to było to właśnie te płytki małe. Nie zrobili dzieci tyle przepraszanych dzieci nie robią. A te płyty można było przenieść. Teraz te płyty duże, które zabrano, kilka płyt z tym drugiego chodnika, to one mogły pójść właśnie na tu i Drugacza i tam na 15 z drugiej strony. Gospodarnie, żeby to patrzeć na te sprawy. Dobrze, panie. Ja odpowiem, bo interesowałem się już w poprzedniej kadencji zgłaszałem tutaj wniosek. I do Zykitu rozmawialiśmy z Zykitem, że należałoby stworzyć tak zwany magazyn zamienny, ale powiedzieli, że nie jest to w tej chwili polityka Zykitu tworzenia jakichkolwiek magazynów, ponieważ oni zmieniają w całości, a nie remontują po płytkach. I to jest odpowiedź, którą otrzymaliśmy już w tamtej kadencji od Zykitu i Zykit właśnie tak robi. A co robią z tym nie wiemy. On nie chce robić, bo to nie chcą naprawiać fragmentów. Wolno dużo od przetarg, firma weźmie wszystko, skończy, załatwi. Przecież to jest karygodne, jak te płytki dobre odzyskano przy metrosów, koparka przyjechała tam przy koparkach, rozwijała, czekała, mówię, co wy robicie? Bo nam na składowisko nie przyjmą całych płytek. Na wysypisko. Ja panu powiem, proponowałem nawet coś takiego wtedy, że są płytki określone, chodniki były remontowane w określonych latach. W związku z tym takie same płytki są na różnych ulicach. Ale Zykit odrzucił. Nie, ale Zykit odrzucił pan. To była poprzednia kadencja, także panie Elżbieto, pani nie pamięta tego. A taka była sytuacja. No powiedzmy, jakiś poprzednik z Zykitu, ze Zbiegu. Pamiętam te apele radnych, bo się tym zajmowałam, prowadziłam utrzymanie. Po prostu wtedy Zbieg miał ogromny magazyn, można powiedzieć, na wodach. Na ulicy Zatorem nie ma, po prostu to zostało wszystko zlikwidowane i było bardzo dużo płytek przywożonych właśnie z odzysku i pies skulabonował się tym nie interesował, po prostu później ludzie prywatni przychodzili, bo chcieli sobie na działkach coś budować, Zykit to dawał, sprzedawał, bo w ogóle nie było to nigdzie, Zykit w międzyczasie utracił, że tak powiem, moc przerobową, ponieważ była zmiana, że tak powiem, ustrojowa i Zykit nie prowadził już utrzymania sam, bo przedtem setki prowadził sam utrzymanie, miał tonarstwo, prawda, więc mógł to odpowiednio wydobywać, ale później przyszły inne czasy, kiedy to się wszystko dawało, sam Zetkiel, jak również ZDIK ówczesny, nie prowadzili we własnym zakresie robót budowlanych. Musieli po prostu robić przetargi, zamówienia publiczne i przychodziły firmy, które to realizowały i żadne z nich nie chciały robić z robót, z materiałów używanych, odzyskiwanych. Po prostu. I później przyszła następna kadencja, w czasie której się organizowało tak zwany, to znaczy ten teren ZGP-u został przeznaczony na magazyn sprzętu
przeciwpowodziowego, materiału i sprzętu przeciwpowodziowego i to wszystko zostało na ten cel przeznaczone. Tam są po prostu... Nie, ale to jest gminne. Tam to jest wojewódzkie, a to jest po prostu gminne. I po prostu zlikwidowały się wszystkie materiały budowlane, które tam były, zostały sprzedawane i zlikwidowane wszystkie stare budki i materiały, które tam były, bo po prostu nie były użytkowane. Wytłumaczcie, no, po prostu to jest, to nie jest tak jak w domu, że każdy, że sobie można przywieźć i zagospodarować, bo niestety i na inne standardy. Ja pamiętam, bo to myśmy też próbowali, ale po prostu no później się tego nie używało, no nie używało, leżały te płytki, zarosły trawą i nawet Zetnik miał problemy, co z tym zrobić. Przychodzili ludzie... Sprzedawał po parę groszy na działki, no właśnie. Osoby fizyczne, prywatne przychodziły. Dobrze, dziękujemy.